Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury. Witamy również tych, którzy są z nami za pośrednictwem internetu podczas transmisji online. Ja mówiłam podczas zapowiedzi, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzisiaj będzie dzielić, to emocjonalnie na pewno będziemy blisko. I przedstawiam bohaterów dzisiejszego spotkania. Małgorzata Serafin, Marek Sekielski. Dobry wieczór. Dzień dobry. To zacznę od krótkiego wprowadzenia, chociaż jestem przekonany. Działa. A działa Małgorzaty? Działa. To ja tak działa. Mówię, taka z pewnym takim niedowierzaniem, ale jednak wszystko działa. Słuchajcie, spotykamy się dzięki waszej wspólnej książce. Jest okej, okay, to dlaczego nie chcę żyć? Bardzo się cieszę, już wam o tym mówiłam, że ta książka powstała, bo jest poruszająca, bo jest ważna. Przede wszystkim jest książką, która przynosi nadzieję i myślę, że bardzo wiele osób zmobilizuje do tego, żeby sięgnąć po pomoc. Pozwólcie, że was przedstawię, chociaż mam wrażenie, że państwo już doskonale naszych dzisiejszych gości znają, ale żeby tutaj wszystko było zgodnie z porządkiem, to. Siedząca po mojej prawej ręce Małgorzata Serafin, prezenterka telewizyjna, dziennikarka, przez lata związana ze światem newsów, wydawczyni, prowadząca, ja jestem też swoją fanką, tutaj się wyautuję, myślę o programie Farbowanie Życia na kanale Sekielski Brothers. To jest program, do którego Gośka zaprasza osoby, które opowiadają o swoich różnych kryzysach psychicznych i naprawdę to jest tak, że w czyjejś opowieści można zobaczyć fragmenty swojej rzeczywistości. Małgorzata też prowadzi cykl podcastów o dorosłych w spektrum autyzmu i ADHD, zrealizowany dla miesięcznika Zwierciadła. Gdyby państwo byli ciekawi, co lubi robić po godzinach, to powiedz, bo może ktoś cię zaprosi do domu z odkurzaczem, co? Uwielbiam odkurzać. Jeść chipsy i układać puzzle i chyba dodałabym, że spać jeszcze teraz, bo dzisiaj spałam 14 godzin i to było super. Powiem państwu, że kiedy przeczytałam o tym układaniu puzzli, to sobie pomyślałam, że psychoterapia jest trochę takim momentem, kiedy następuje demontaż, rozsypane są te wszystkie puzzle, a potem człowiek próbuje złożyć jakiś spójny obraz siebie i się zrozumieć. Teraz Marek Sekielski, który się podparł tutaj o brodę. Mam nadzieję, że cię nie nudzisz jeszcze, co? Nic nie mówię. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze, to jeszcze mam szansę. Producent... Nie zobaczysz tego, bo wyraz twarzy zawsze będzie taki sam. O ich współpracy za chwilę porozmawiamy. Producent i dziennikarz telewizyjny związany ze światem mediów od 20 lat. To będzie oczywiście skrócone przedstawienie, Marku. Polecam państwu oczywiście cały twój cykl rozmów Sekielski o nałogach na kanale Sekielski Brothers i oczywiście przypomnę bardzo ważne filmy dokumentalne, które zrealizowałeś wspólnie z bratem Tomaszem, Tylko nie mów nikomu oraz Zabawa wchowanego. Zacytuję państwu teraz fragment. To jest fragment pochodzący ze wstępu Małgorzaty, która napisała tak. Podczas pracy nad książką rzucaliśmy wzajemnie słuchawkami, by potem przejść dziesiątki kilometrów na spacerach pojednawczych. Były kłótnie, krzyki i płacz. Było też wzajemne wspieranie, motywowanie, wyciąganie z dołków niemocy, zrobiliśmy to, bracie, brawo my. No to brawo wy, zacznę teraz od Marka, bo tutaj Małgorzata trochę odsłoniła, jak wyglądały kulisy powstawania, ale poproszę o twoją wersję wydarzeń. Mógłbym zamknąć tą rozmowę, opowiadając o tej współpracy pewnie, bo to trwało długo i długo za długo. Ja myślę, że Małgosia dobrze jakby tutaj ujęła w jednym akapicie to, co się działo między nami. I może nawet nie tyle, co się działo między nami, co się działo z nami oddzielnie. Bo jak gdzieś później coś pisząc, już nie pamiętam gdzie, czy to w tej książce, ale gdzieś tam z kimś rozmawiając niedawno o tej książce, to właśnie powiedziałem coś takiego, że nie jest najlepszym chyba pomysłem pisanie książki o depresji z ludźmi o depresji chorując na depresję. I to tak, to może w zasadzie wyjaśnić wszystko. W ogóle zawsze praca z kimś generuje jakieś możliwości konfliktów, jakieś nieporozumienia. No czasem są różnice, które są naprawdę takie nie do przejścia. Natomiast w sytuacji, kiedy oboje mieliśmy trudne momenty, było to wyjątkowo trudne, bo najczęściej było tak, że gdy ja zrywałem się do pracy, to Małgorzata zwijała się pod kocyk i odwrotnie, więc ja miałem do niej pretensje, że ona czegoś nie robi, po czym jak ona się na chwilę wynurzała ze swojej nory, miała pretensje do mnie i ciężko było nam po prostu zgrać pewne terminy i dlatego ta praca trwała prawie półtora roku, z czego pół roku wchodziliśmy z fazy planowania
do fazy w ogóle realizacji pierwszej rozmowy. I ta praca wyglądała takimi skokami, tak się odbywała trochę. Pamiętam ten pierwszy raz, kiedy po pół roku takiego myziania się z tym tematem w końcu, nie wiem, w jakiejś tam rozmowie w końcu nam wyszło, dobra, to robimy. Ja mówię, to dobra, to daj mi ten numer do Marka Plawgo. Ja wziąłem ten numer do Marka Plawgo i zadzwoniłem, on odebrał. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, no tak, to ja jestem w sumie w Warszawie i jutro jeszcze jestem, więc możemy jutro, bo jak nie, to później znowu wracam do Wrocławia czy gdzieś tam i mnie nie będzie. No to ja mówię, no dobra, no to jak jutro, to jutro. I umówiłem się z nim na jutro, z rozpędu po prostu, bo mi tam wskoczyło od razu, tam się pojawiła w chemia jakaś, nie wiem która, bo nie jestem specjalistą od mózgu, ale dostałem takiego powera i wydzwoniłem kolejnych dwóch rozmówców, oni też odebrali. To już się później nigdy nie zdarzyło, żeby ci ludzie odbierali telefony. Później był problem, żeby od jednego z nich przez 3 miesiące uzyskać autoryzację, do tego stopnia było ciężko, więc to była droga przez mękę, bo to jakby my się musieliśmy ze sobą, tak naprawdę indywidualnie ze sobą zmierzyć. A koniec końców, to też ci nasi bohaterowie, nie wszyscy po prostu byli w dobrym momencie, kiedy ja do nich się dobijałem o autoryzację tych wywiadów już, czasem po wielu miesięcy po przeprowadzeniu rozmów. No, ja mogę tak mówić i mówić, nie? Więc może to przekieruję uwagę teraz na Małgorzatę. Ja nie wiem, co jest ciekawe w ogóle, co ja mówię. Jest ciekawe, Marku. Państwo dadzą znać, jeżeli będzie nieciekawie, prawda? Będziemy tutaj brutalni, jeżeli możemy my tak sobie mówić, tak... Jak się pojawia jakiś wycie czy tam gwizdy, to ja będę wtedy przerywał. Legenda do naszego dzisiejszego powstania tutaj, do naszego dzisiejszej rozmowy. Słuchaj, Gosia, to ja muszę ciebie zapytać teraz, bo powiedziałaś, że chciałaś napisać tę książkę bardzo. Proste pytanie, dlaczego? Bo dla mnie za tym się kryje ta motywacja, która pozwoliła wam doprowadzić ten projekt do finału. Wiesz co, ja bardzo długo pisząc tę książkę i nawet jak już ją napisaliśmy i ona sobie też trochę poleżała na naszych dyskach, bo to wcale nie było tak, że... Myśmy oczywiście zrobili to od końca, od takiej super, super euforii pod tytułem dobra, wydamy to sami, w ogóle napiszemy książkę, przecież to nie jest takie trudne, wydamy to sami, po stan, niech ktoś to weźmie i spali, że już mamy tak tego dosyć. Ja chciałam napisać książkę i nawet napisałam o tym we wstępie, że chciałam napisać książkę między innymi dlatego, żeby zobaczyć swoje nazwisko w księgarni obok pisarzy i pomyśleć sobie, że może wreszcie jestem kimś, że jak już napisałam książkę, to może to spowoduje, że zacznę sama siebie szanować, uznawać, że jestem osobą wartościową, że jestem dobra w tym, co robię, ale to była taka myśl przyplatana z tym, no ale nie, no książki to jakby Twardoch, Szczygieł, tam Tokarczuk, ktoś lubi, ktoś nie lubi, no ale nazwiska, nie? Nazwiska, legendy i umiejętność, a gdzie, no ja przecież nie umiem pisać. I też tak było z tym wstępem. Ja nawet chciałam, żeby nie musieć pisać wstępu i żeby to na przykład była rozmowa między mną a Markiem, no bo porozmawiać umiem, ale pisać nie. I ten wstęp wisiał nad nami. No i Marek tak usiadł, napisał ten wstęp i zadzwonił do mnie mówiąc, tutaj było przekleństwo, napisałem, weź przeczytaj, napisz, wyślijmy to. No i ja to przeczytałam i tak siadłam i tak samo napisałam. Po prostu wylałam z siebie taką emocję. I to po prostu były nasze wstępy. I oprócz tego, że bardzo chciałam napisać książkę, to nie wierzyłam, że mogę zrobić to sama, więc chodziłam za Markiem długo, prosząc go o to, żebyśmy ją napisali razem. Chyba trochę chciałam zdjąć z siebie jakąś taką odpowiedzialność. Bardzo mi się podoba szczerość tego, co mówisz. Tak, i w końcu wychodziłam za Markiem to. Długo się opierał, no bo co ja mam wspólnego z depresją, bo jeszcze wtedy nie wiedział, że ma depresję, jeszcze to wypierał. Więc to połączyłam trochę, że no ale słuchaj, no nie wiem, no wszyscy się ocierają o alkohol, wszyscy moi bohaterowie farbowania życia albo leczyli się przez chwilę alkoholem, albo są z alkoholowego domu, albo w ogóle w jakieś inne nałogi się pojawiały. Ja mówię, Marek, ja mam wrażenie, że to się wszystko przenika. No i jakoś tym kluczem tak poszliśmy, że ja byłam od tej depresji, a Marek był od uzależnienia i tak naprawdę w tej pracy to... No ja byłam tą dobrą, a Marek tym złym i to było jakieś takie zupełnie, znaczy złym, takim mocniejszym, bo były osoby i pytania, których ja jakby trochę się wstydziłam zadać, bo mi się wydawało, że to jest zbyt intymne i tu wjeżdża Marek, weteran terapii alkoholowych i domyślam się, że na tych terapiach alkoholowych to tam nie ma miziania. No więc wtedy wjeżdżał Marek z takim pytaniem odważnym i intymnym
i ja brałam głęboki oddech, co na to bohater. No i bohater jakby opowiadał i przyznawał. I wtedy na przykład okazało się coś jeszcze. I tak. I myśmy nigdy w ogóle nie zrobili razem żadnej rozmowy, więc jak usiedliśmy z tym Markiem Plawko, to była pierwsza nasza współpraca. I co to zrobić, żeby sobie nie przerywać? To nieprzegadane. Myśmy też tak, nawet nie wiem, czy wypada takie rzeczy mówić, że my nie mieliśmy jakiegoś takiego scenariusza punkt po punkcie, tylko jadąc na te rozmowy, jakby oboje bez słów czuliśmy, o co chcemy zapytać. I to nam wychodziło zawsze. Nie? Nie było jakiegoś takiego sporu. Nie? Powiedziałaś teraz ważną rzecz, przy której się zatrzymam, że Marek jeszcze wtedy nie wiedział, że ma depresję. W ogóle mam wrażenie, że podczas lektury tej książki wielu czytelników może uznać, że tak, to jest również moja historia. Bo często jest tak, że dopiero w cudzych opowieściach możemy zobaczyć fragment swojej rzeczywistości i mam wrażenie, że słowa czyjeś czasami mocniej na nas działają niż nasze własne. I zatrzymam się nawet przy samym tytule. Jest okej, to dlaczego nie chcę żyć? Po lekturze wszystkich rozmów pomyślałam sobie, że my mamy szalony problem, żeby uznać wagę swoich problemów. Bo cały czas jest taki refren, inni mają gorzej, no to weź się zmobilizuj, daj radę. Jak często taki wątek powolnego dochodzenia do tego, że to jest mój problem i w końcu takiej ulgi, że ja wiem, co mi jest, pojawia się u waszych rozmówców, Marek? To za każdym razem jest proces bardzo powolnego dochodzenia. Chyba paradoksalnie najkrócej i najprędzej doszła do tego ostatnia bohaterka, siedemnastolatka, jeśli dobrze pamiętam, no, która już w takim wieku ma doświadczenia, już cztery pobyty w szpitalach psychiatrycznych, gdzie ten ostatni raz też uświadomił jej, że jakby praca nad sobą jest konieczna i ona tak naprawdę weszła w tą terapię, więc pewnie z perspektywy lat będzie mogła być sobie i swojej matce wdzięczna za to, że w tak młodym wieku zaczęła składać sobie tam w głowie te puzzle. W każdym z tych przypadków jest historia, która się toczy, bo nie wiem, chyba naturalnym takim mechanizmem też obronnym naszym jest to, że jak coś się dzieje, to nam łatwiej to zobaczyć u jakiejś bliskiej osoby, którą obserwujemy, niż przyznać przed sobą, że ja też coś takiego mam, nie? Bo to jest zawsze, ja tak przynajmniej zawsze na siebie patrzyłem, nawet w kontekście tego uzależnienia. Ja przecież przez długi czas bardzo się też nie chciałem nigdy zostać alkoholikiem, świadomie nie chciałem wejść w buty, które dobrze jakby w historię, którą z własnego życia znam i obserwowałem od dziecka i bardzo nie chciałem tego schematu powielić, ale wszedłem w ten schemat i ten proces dochodzenia, jakby uznawania przed sobą, że cholera, ja jestem naprawdę uzależniony, nie wiem dokładnie ile trwało, ale to trwało lata, to był taki proces toczący się powoli. Ja nie jestem specjalistą też od zaburzeń psychicznych i nie chcę w takiej roli występować tutaj absolutnie eksperta, natomiast no, widzę u tych ludzi podobne doświadczenie i też jak myślę o sobie w kontekście tego, że jestem od półtora roku na lekach, antydepresantach, ja cały czas jakby nie uznałem jeszcze do końca tej depresji sobie, nie? I traktuję ją taką trochę... W sumie to może mi nic nie jest, no ale tak z drugiej strony, no tak, ale ci lekarze jednak z uporem maniaka mi te leki przepisywali, bo to był jeden lekarz, później inny lekarz i jakby tutaj nikt nie podważał tych diagnoz i nigdy nie usłyszałem od lekarza, pan co, pan przestanie już te leki brać, bo niepotrzebne, to ja sam chcę z nich schodzić, tylko mam nadzieję, że nie robię błędu dzisiaj z nich schodząc, ale wracając jakby do tego, to jest proces, który ja nie wiem, mi łatwiej jest mówić o uzależnieniach, bo uzależnienie jest taki moment takiego tak zwanego, mówiąc, dobra, nie będę mówił brzydko, walnięcia tyłkiem o glebę, czyli dosięgnięcia tego swojego dna i to jest ten moment, kiedy można rzeczywiście się odbić i zobaczyć, że jakby no nie, taki prosty rachunek sobie też dokonać, takiego prostego rachunku i uznać, że no tak dalej żyć nie mogę, bo się po prostu wykończę, nie? Jakby mam do wyboru albo powalczyć o siebie, spróbować coś zrobić, albo stoczyć się w tym, a koniec jakby tego toczenia będzie zawsze albo na cmentarzu, albo w szpitalu psychiatrycznym, albo nie wiem, w zakładzie karnym, bo tak się często kończą uzależnienia. Choroby psychiczne, no może niekoniecznie w zakładzie karnym, ale też jakby no, konsekwencje mogą być bardzo podobne, jakby życie, które mamy jest jedno i fajnie by było, gdybyśmy byli takimi zwierzętami, które sobie bardzo łatwo uznają przed sobą też, że coś z nimi jest nie tak i poddają się
leczeniu, natomiast no, niestety jest trochę inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o ten umysł, o ten nasz mózg, który jest kurczę tym sterem w ogóle wszystkiego, że jakoś to na samym końcu, nie? Jak jest katar, to nie ma problemu, jak jesteśmy przeziębieni, złamiemy nogę, idziemy do lekarza, a jak coś nas uwiera gdzieś tu w duszy, nie wiemy co się dzieje, to czekamy, aż czasem po prostu się przewrócimy mocno i uderzymy o twarde podłoże. Przyszedł mi do głowy jeden z waszych rozmówców, który występuje bez nazwiska celowo, ponieważ bał się po prostu tego, jak jego wyznanie zostanie odebrane. I on mówił o takim rodzaju ulgi, kiedy w końcu idzie do lekarza, słyszy depresja i słyszy też, ludzie mają stany lękowe, pan cierpi na stany lękowe. Że ktoś mu to powiedział i nazwał i nagle jakby otwierają się możliwości leczenia. Jak często to była ulga dla waszych rozmówców i co wy sami czuliście? Czy jest jakiś taki moment właśnie zaprzeczania, wypierania, nieprzyjmowania, o czym teraz mówi Marek, do końca jakby do świadomości? Czy może to być właśnie wyzwalające, że w końcu wiem, co mi jest i mogę podążać ze wskazówkami lekarza? Ja mogę opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo mi to hasło jest okej, było bardzo bliskie, bo mam takie też poczucie po tych rozmowach i po własnym doświadczeniu, że jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, jeżeli chodzi o depresję, stany lękowe, to naprawdę bardzo długo sobie wmawiamy, że jest okej, tłumacząc sobie, że inni mają gorzej, że wystarczy zacisnąć zęby, że na Ukrainie jest wojna, że w Afryce jest głód, że dobrze, że mam co jeść, gdzie spać, że mam rodzinę, jest okej, o co mi chodzi. Więc sami sobie umniejszamy swojemu cierpieniu, tłumacząc się okolicznościami zewnętrznymi, nie pozwalając sobie na to cierpienie. I ja bardzo długo mówiłam sobie, że nie wiem, no jakby weź się w garść, może to jest chwilowe, że to jest fanaberia, że ja przeginam, że o co mi chodzi, przecież robota marzeń, nie? W telewizji siedzę ładnie, w kanale pierwszym, w prime time czasami o 20 debatę prowadzę, kasa się zgadza, jest spoko, no to o co mi chodzi? Więc bardzo długo myślałam sobie o tym, że jest okej, więc o co ci chodzi? I jest tak trudno, może nawet już nie przyznać się później, przyznać, to też jest niesamowite słowo, powiedzieć komuś, że hej, mam depresję, ale zanim usłyszy się tę diagnozę, powiedzieć komukolwiek, hej, czuję coś takiego, jest problem. Więc zawsze jak ktoś mnie pytał, co u mnie, to mechanicznie odpowiadałam, jest okej. Okay. No i jak zapytasz w takim, wiesz, small talku kogokolwiek, co u ciebie, okej. Okay. Bo trudno jest powiedzieć, że nie jest okej, okay, bo trudno nam o tym mówić i trochę nie wiemy. Ja na przykład miałam duży problem z mówieniem tego, bo bałam się, że... No, trochę nie mam prawa obciążyć kogoś taką, wiesz, historią, że ja mam myśli samobójcze. I że to jest taki, wiesz, za gruby kaliber. Więc naprawdę bardzo długo myślałam sobie, że jest okej. Okay. I ostatnio właśnie nawet prześledziłam naszą książkę pod kątem tego hasła jest okej. Okay, za pomocą klawisza F9. I ono się pokazuje bardzo często, bo bohaterowie też długo wmawiali sobie, że no dobra, jakby jest okej, okay, dam radę, jest okej, okay, jest okej. Okay. I kiedy pojawiło się to hasło, to ja doznałam takiego wow, że to jest po prostu tytuł książki i to mówi wszystko, że długo sobie wmawiamy, że jest okej okay, i światu też wmawiamy, że jest okej. Okay. Powiedziałaś o tym słowie, parszywym słowie, tak o tym mówi Maja Herman, czyli przyznać się do depresji. Bardzo wam dziękuję, że wasza książka też uaktywnia taką uważność w mówieniu o tej chorobie, bo faktycznie przyznać się można do winy, do jakiegoś, nie wiem, grzechu, jeżeli ktoś ma taką, a nie inną wizję świata. Natomiast można poinformować o chorobie. Maja Herman zresztą to jest bardzo ciekawa rozmowa, która daje do myślenia, bo jakoś zadziałało na mnie porównanie, kiedy mamy na przykład mowę o uzależnieniach, to jeżeli mamy terapeutę, który przeszedł przez to samo i jest trzeźwiejącym alkoholikiem, to mam wrażenie, że on tylko ludzi przyciąga, bo jakby nie jest teoretykiem, tylko doskonale wie, co druga osoba do niego mówi i z czym się mierzy. Maja Herman jest psychiatrką i psychoterapeutką. Powiedziała wprost o tym, że choruje na depresję. Marek, powiedz, jaki był odzew, bo tutaj z jednej strony pacjenci kompletnie inna reakcja i zastanawialiście się, dlaczego środowisko psychiatryczne, branża zareagowała w taki sposób, no to był ostracyzm. Po co mówiłaś, nie można, jak to wygląda, czy co jest w ogóle do wytłumaczenia? Nie,
szukam tej odpowiedzi na to pytanie i nie jestem w stanie znaleźć. To by trzeba było z psychiatrami, tymi, którzy uważają, że psychiatra nie ma prawa wręcz przyznawać się przed swoimi pacjentami do jakiejś słabości. Ja tak na zdrowy chłopski rozum, co nie jest może najlepszym kryterium, ale jakby tak na swoją i ze swojej intuicji wiem, że to jest zupełnie coś innego, nie? To tak jak wspomniałeś, w terapii uzależnień terapeuta, czy tam terapeutka, która ma swoje doświadczenie, powoduje, że ta bliskość i to zaufanie jakby między pacjentem a terapeutą jest na zupełnie inny poziom, od razu wchodzi. Też ja wiem, że ta osoba doskonale wie, o czym ja mówię, bo ma te same doświadczenia. Rozumiem, co ona do mnie mówi, bo ona też mówi z pozycji takich, nie tylko tego, co się nauczyła w szkole psychoterapii, tylko też z własnego doświadczenia. I to mi się wydaje, jest podobnie. Natomiast no, kurczę, my żyjemy w społeczeństwie, w świecie w ogóle, ale Polska jest, no jednak jest trochę cofnięta, jeśli chodzi o pewne trendy światowe. I to zdrowie psychiczne u nas oczywiście już od kilku ładnych lat jest w innym miejscu niż było jeszcze pewnie lat temu 20. Natomiast cały czas to jest w fazie raczkowania, mam wrażenie. Jest duży problem z tą stygmatyzacją w ogóle zaburzeń psychicznych, szeroko pojętych, bo z jednej strony no mamy tę kulturową jakąś taką chyba kliszę po prostu wdrukowaną w nasze umysły, że jak ktoś idzie do psychologa czy do psychiatry, to jest po prostu wariatem, wariatką, albo jest psychiczny. Coś jest z nim nie tak. Zawsze to jest z tej pozycji nazywane, że ta osoba ma jakieś braki, jest jakaś niepełna. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, choruje na dowolną inną chorobę, nie jest przez nas w taki sposób traktowana, jak jakaś trendowata, jak jakaś taka inna, gorsza, którą należy obchodzić się w ogóle. Ale wiesz, nawet w nazewnictwie, nie wiem, mam niedoczynność tarczycy, nikt mi nie mówi, ty niedoczynna. Nikomu to nawet do głowy nie przyjdzie. Nikt nie mówi, ty Hashimoto, ty. Czy coś takiego, czy Hashimotko, nie wiem, jak to można byłoby nazwać nawet. No i takich określeń się nie używa, a w przypadku zaburzeń psychicznych używa się i też w takim potocznym języku jest masa takich zwrotów, które my wypowiadamy oczywiście w zdecydowanej większości w ogóle bez intencji jakiejkolwiek. Przypominają mi się moje młodzieńcze lata, jak mam, nie wiem, to jest 30 lat temu powiedzmy, czy może tam 32, 3. Jestem ksykiem na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. I w Bydgoszczy są dwa kluby sportowe, Zawisza Bydgoszcz i klub Polonia Bydgoszcz. I oczywiście między kibicami jest po prostu wojna na śmierć i życie. No i hasła na murach, które się wypisuje, które się krzyczy, Polonia Judę, Zawisza Judę. I dla mnie to było coś zupełnie normalnego wtedy, jak ja używałem tego, bo nawet nie sklejałem tego, że to ma jakiś wyraz w ogóle, że to ma jakieś odniesienie historyczne i że to jest naprawdę obrzydliwe hasło. A dzisiaj się używa takich sformułowań, które mi się tak dobrze utrwaliło, jak jeszcze byłem na Twitterze aktywny parę lat temu. Często jak jakiś polityk walnął jakąś bzdurę albo ktoś tam się nie popisał po prostu bardzo, to często się pojawił taki komentarz, o, w tworkach znowu podłączyli internet, nie? No kurwa, co to jest, nie? No to jest używanie nazwy ośrodka tak naprawdę, który tutaj my mieszkańcy Warszawy, Mazowsza wiemy dokładnie, co jest w tworkach i dlaczego jest takie odniesienie, bo tam jest szpital psychiatryczny. Na tego się używa jako oręż taki w takim kontekście obraźliwym bardzo. No i te wszystkie określenia, ona jest psychiczna, ona jest wariatką, czy on jest wariatem, no jakby tego samego nawet dotyczą. Wydawałoby się dla niektórych cały czas niewinne schizofreniczne myślenie. To tak, też jest bardzo stygmatyzujące. W dziennikarstwie, nie? Tak. Polityczna schizofrenia, ja znam takie sformułowanie. No, parę lat temu bym się nie zastanawiał nad tym, nie? Dzisiaj sam jakby próbując coś czasem skomentować, no staram się być 2-3 razy bardziej uważny, bo wiem, że to są takie rzeczy, które są gdzieś zakodowane i one automatycznie jakby, ja nie używam ich intencyjnie, żeby kogoś obrazić, ale wiem, że to ktoś, kto ma jakiś problem ze sobą i tego słucha, no podejrzewam, że to powoduje jakieś wycofanie, nie? I takie skrycie się, no kurczę, dobra, to ja się nie wychylę, no bo oni tu już tego, no. To pogadajmy też trochę o depresji maskowanej, bo to jest, myślę, szalenie ważny temat i tutaj bardzo dużo też się zmienia, myślę, zarówno od strony na przykład lekarzy rodzinnych, ale też reakcji samych pacjentów. Joanny Porębę teraz wam, to jest taka rozmowa, która cały czas we mnie pracuje. Powiedz, Gosia, trochę przedstawmy ją, państwo będą kontynuować na pewno lekturę później, ale zróbmy takie wprowadzenie.
Joanna Poręba to jest moja dobra znajoma, którą ja poznałam na tak zwanych paznokciach. Poznałyśmy się na pazurach, no i jak to na pazurach, pojawiają się różne tematy i w pewnym momencie okazało się, że Asia prowadzi taki projekt, zajmuje się też depresją i od pazura do pazura Asia mówi, że ona od 20 lat mierzy się z depresją. I ja jakiś czas później po tym, jak ją poznałam, wymyśliłam sobie, że będę prowadzić program Farbowanie Życia. Miałam umówione dwie koleżanki i nic dalej. Zero pomysłu dalej. No a już jestem po 100 odcinkach. Więc Asia była pierwszą moją gościnią i ona mi wtedy właśnie opowiedziała o depresji maskowanej i ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Opowiedziała o tym, że to nie jest ten smutek, tylko że ciało daje czadu tak bardzo mocno i rzeczywiście tak wtedy sobie pomyślałam, że okej, okay, program programem, to jest, wiesz, 40 parę minut, ale ona ma tak cenne, 20-letnie doświadczenie w zmaganiu się z depresją i w zmaganiu się z różnego rodzaju chorobami, że bardzo chciałabym, żeby przedstawiła to szerzej. I rzeczywiście podczas tej rozmowy, no każda z tych rozmów naszych do książki to były tak te 3 godzinki, to Asia nawet tak... trochę chronologicznie jakby swoje momenty w życiu oddzielała różnego rodzaju zaburzeniami. A to gigantyczne migreny, których z niczym nie wiązała. I migreny do tego stopnia, że odbierało jej wzrok. No i ona zaczęła chodzić po neurologach. Miała też w pewnym momencie, potem się dowiedziała, że to jest depresja, owszem. Wzięła leki, potem leki odstawiła i potem na przykład dopadło ją coś, co leczyła przez długi czas i próbowała diagnozować w związku z tym, że zaczęło wykręcać jej ręce, a miała 30 lat, tak. I mówi, że to było takie trochę straszne, że ma 30 lat, wykręca jej ręce, ona nie może sobie sama zrobić herbaty i zaczęła to diagnozować, to reumatoidalne zapalenie stawów. Oczywiście robiła to prywatnie, więc to był gigantyczny koszt i też się okazało, że to jest na podłożu psychicznym. I to się udało wykluczyć, to też przeszło, jakby zajęła się psychiką. I był też taki moment, że już przegrzała bardzo kolejny raz, bo każde z tych schorzeń jej nie zatrzymało. Ona je zaleczała i leciała dalej. Był taki moment, kiedy już bardzo się przepracowała, zrobiła jakąś taką rzecz absolutnie szaloną, czyli przygotowała sama taki catering, bo prowadziła cukiernię, piekarnię, zrobiła ciasteczka na festiwal, że tam na kilkadziesiąt tysięcy osób ona sama tą kawiarnię i sama wszystko upiekła. No i jak dojechała już na ten festiwal, to nie mogła wysiąść z samochodu. Jakby nie ma takiego holistycznego podejścia, żeby wysłać do psychiatry bądź psychoterapeuty. Ważył, przecież mnie boli, a wysłał mnie do psychiatry. Z takimi reakcjami też się spotykam, że jakby to nie jest traktowane jako pomoc, tylko wiesz, że jest opowieść, bo w Farbowaniu Życia rozmawiam, i zresztą w książce też są takie sytuacje, rozmawiam nie tylko o samej depresji, ale depresja lubi często razem występować z nerwicą lękową, z zaburzeniami lękowymi, na przykład z napadami paniki. I jest coś takiego, ja też dopóki nie doświadczyłam ataku paniki, to mimo tego, że moi goście w programie bardzo naprawdę w miarę celnie, obrazowo próbowali jakby to jakoś opisać, jaki to jest stan, to ja do końca tego tak, nie to, że nie wierzyłam w to, tylko nie wiedziałam, jak to odczuć. I rzeczywiście jest to stan, w którym masz wrażenie, że umierasz. Dlaczego? Dlatego, że wydaje ci się, że tak wygląda udar, zawał, wylew albo cokolwiek. Ja akurat mam tak, że mnie odcina mowę i nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale rzeczywiście ten atak paniki pierwszy odnosi się takie wrażenie, że się umiera. W sensie jakby to dzieje się tak coś dziwnego z ciałem, a tego nie widać na zewnątrz. To wszystko dzieje się w środku i wielu z bohaterów programu i też są opowieści w książce o atakach paniki ląduje na SOR-ze. No bo jedzie na SOR, myśląc, że umiera. I na szczęście coraz częściej, oczywiście po zbadaniu ciśnienia, po zbadaniu wszystkiego, już lekarze na SOR i pielęgniarki wiedzą, że coraz więcej jest niestety osób z atakami paniki, z zaburzeniami lękowymi
i już alarmują, że to nie o to chodzi, że proszę iść do psychiatry, że to był atak paniki, że wcześniej pojawiało się odsyłanie, że nic pani nie jest, nie umiera pani, a teraz już jest ta sugestia. I wiele znam takich historii, że ktoś właśnie na SOR-ze od pielęgniarki usłyszał, że powinien iść do psychiatry. Dobrze, że to się zmienia i ja przyznaję, że też cieszę się, że w waszej książce rozmówcy mówią o tym, że depresja też może mieć bardzo różne twarze. Jedna rzecz to jest marazm, ten moment, kiedy nie możesz wstać z łóżka, chować się pod kocem, ale drugi, i przyznam, że zaczęłam myśleć też o sobie z niepokojem, to jest takie zapędzanie się w taki pracoholizm, czyli kilkanaście godzin dziennie na przykład pracujesz, nawet jeżeli coś jest twoją pasją. I zdałam sobie sprawę, że od wielu znajomych słyszę cały czas, niech ktoś to zatrzyma i dochodzi do mnie, że jedyną osobą, która może to zatrzymać, czyli ustalić granice, jesteśmy my sami. Powiedzcie trochę o takiej higienie, o tym, takiego słowa używa Marek Plawgo, o takiej higienie, on mówi wprost, że osoba, która choruje na przykład na cukrzycę, musi sobie regularnie robić pomiary cukru, jest to dla wszystkich oczywiste. Kiedy już wiesz, że chorujesz na depresję, czego musisz pilnować? To są takie, no bo w pewnym momencie stajesz się chyba najlepszym ekspertem od swojego ciała, bo to ono tobie wysyła ten pierwszy sygnał. Marek, macie jakieś takie graniczne momenty, kiedy wiecie, że za chwilę się zacznie zjazd i po prostu trzeba się zatrzymać? Uśmiechnął się. No Marek, no podstawy, sen, aktywność fizyczna i zdrowa dieta. A teraz tak szczerze. Mówię teoretycznie, a tak szczerze, ja już trochę wiem, naprawdę już trochę wiem i obserwuję i odkąd wiem i obserwuję sama siebie, to jestem dla siebie dużo bardziej łagodna, bo też byłam mistrzem, nawet tutaj zmiana zawodu mi nie pomogła, bo łudziłam się, że przecież jak zmienię zawód, to będzie wszystko ekstra. Nie, ale tu pracowałam po 12 i tu po 12, więc to nie chodziło o zmianę zawodu, tylko właśnie o ten pęd i o to poczucie w tej kulturze zapierdolu, że ja miałam coś takiego, złapałam się na tym, że jak wychodziłam z pracy z salonu fryzjerskiego po 12 godzinach, ledwo idąc, to dopiero wtedy czułam, ależ to był dzień. Miałam 8 klientów, czyli jestem potrzebna, czyli jestem coś warta. Przyszło do mnie 8 osób. Że to był dzień, że po prostu się nacharowałam od rana do wieczora i ledwo idę. To był super dzień. I to była taka prawdziwa praca, a nie tam pisanie w domu. Tak, pisanie w domu albo jakieś w telewizorku, wiesz, występowanie. To była prawdziwa fizyczna praca. No i dopiero potem się zorientowałam, że ja 3 dni dochodzę do siebie. Ale wiesz, takie dochodzenie do siebie albo właśnie takie zwolnienie albo cokolwiek jest wstydliwe. Weź powiedz komuś, że ci się odpoczywasz. No jakby to jest wszystko odarte takim wstydem. No teraz ja już się nie wstydzę na przykład, że dzisiaj spałam 14 godzin, bo mnie tak poskładał wczoraj jeden wywiad i ja sobie pozwoliłam na to, żeby spać te 14 godzin, bo znając siebie, to ja mogłabym zacisnąć zęby i otrzeć tę łzę i walnąć jeszcze z 5 innych rzeczy, ale ja już wiem, że nie. Więc spałam 14 godzin i nie mam do siebie o to pretensji. Chciałam cię bardzo pogratulować tego. Naprawdę. Dziękuję. Jestem z siebie super dumna, że już to potrafię robić, nie? Że nie okradam sama siebie ze swojej energii, ale faktycznie ten sen, który my bardzo ignorujemy, absolutnie bardzo ignorujemy, a który wpływa nam na mnóstwo rzeczy i wydaje mi się, że dopóki nie... wiesz, to jak boli mnie ząb i przejdzie, no to dobra, ale jak już tak dala, że nie mogę, no to idę na kanałowe, no jakby dopiero sorry. A więc jak tak się nie wyśpisz jedną noc, to dopiero jak już, no nie mówię, że zaryjesz o glebę, ale już, jak już jest bardzo źle, to dopiero zaczynasz o siebie dbać, no bo to wydaje się takie zwykłe. Co to znaczy w tym dzisiejszym świecie dbać o sen, dbać o ruch i dbać o jedzenie? To jest takie niemodne, no. No nie, no może sobie ci buddyści tak robią, ale no nie my w Europie, tutaj nie, wiesz, nie na dorobku, więc to jest trudne. No z aktywnością fizyczną rzeczywiście ja mam na przykład dosyć duży problem, ale jedyne, co już umiem robić, to trochę rozkładać siły. I czasem jak mi się tak wydaje, że już tak osiągnęłam w tym zajebistość, to wtedy Marek mi uświadamia, że naprawdę oszukuje sama siebie i jeszcze na przykład jemu próbuje wmówić, że jest spoko. No i wtedy Marek przychodzi z brutalną prawdą, która... Wczoraj wywiad zaczęłaś. No tak, w sumie jest okej, tak, jest okej. No tak, jest okej, tak.
Stabilnie, ale chujowa, jak to się mówi. No więc jakby nauczyłam się już takich rzeczy, że już wiesz, przestałam kłamać sama przed sobą i przed całym światem, a to jest cholernie trudne. No, to obserwowanie siebie jest, to nie jest łatwe, no bo to nie jest tak, że sobie mierzysz temperaturę, nie? Codziennie, albo ten cukier, albo ciśnienie. To jest ciężko mierzalne, ciężkie do wychwycenia, bo nie na wszystkie rzeczy masz wpływ. Na różnego rodzaju sytuacje, w których się znajdziesz, na nie wiem, jakiś natłok pracy albo na przykład brak pracy. I to są takie sytuacje, które tobą bardzo rzucają, więc osiągnięcie wtedy takiego, jakiego się nie mówi, o jakimś super spokoju i zenie i o unoszeniu się nad podłogą, ale takiego momentu, w którym nie cierpisz, bo ja dopiero sięgam po pomoc albo zatrzymuję się i budzę, kiedy już cierpię bardzo, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie tak funkcjonować bez takiego. Dwa razy, raz przydarzyła mi się depresja i nie wiedziałam, że to jest depresja, a kiedy przydarzyła mi się ona drugi raz, to po pierwsze byłam zła na siebie, że do tego dopuściłam i doprowadziłam. I teraz jakby robię wszystko, żeby ona trzeci raz w takiej tej najsilniejszej formie nie wróciła, bo ja nigdy nie chcę już tego czuć. Więc myślę, że będę umiała się zatrzymać, a jeżeli nie, to na szczęście mam dookoła siebie bliskich ludzi i przyjaciół, którzy mi powiedzą stara stop. I złapałam się na czymś takim, że wiesz, mimo że jakby jestem w tej terapii, od 2 lat prowadzę program, i taka już jestem mądra, nie? Że już jestem tak mądra, że po prostu program nawet o tym prowadzę, to ja przez te 2 lata prowadzenia programu no kolekcjonowałam sobie tę mądrość, te wzloty, upadki i to, że masz podcast, do którego zapraszasz ludzi, to nie znaczy, że ty już nie jesteś chora. No, jakby ja też poznawałam dużo różnych granic i swoich i mojego ciała w trakcie tego czasu, więc to absolutnie nie jest takie proste i złapałam się na tym, że w pewnym momencie robiłam 7 projektów jednocześnie. Czułam taką trochę dumę, że wow, ci mnie chcą, ci też mnie chcą. Ten mi się nałożył, to ten sobie dokończę, a ten już zacznę. I potem pomyślałam, że gdyby moja przyjaciółka powiedziała mi, że prowadzi 7 rzeczy jednocześnie, to ja bym jej powiedziała, że ty chyba oszalałaś. No i wtedy pierwszy raz w życiu ustawiłam autorespondera na urlop. Drodzy Państwo, to mam taką propozycję, żebyśmy naprawdę celebrowali te momenty, kiedy rezygnujemy z czegoś. Uśmiechałam się, jak mówiłaś o tym, że pozwoliłaś sobie na to spanie. Umówiłam się kiedyś z jakimś bardzo ważnym panem prezesem, który w ostatniej chwili odwołał, i czy my możemy za 2 godziny. I wiedziałam, że to mi rozsypie cały dzień. I pierwsza reakcja była taka, no pasuje się, a druga, obiecałam psu, że pójdę na spacer. I oczywiście było mi głupio, nie powiedziałam, że obiecałam psu, że pójdę na spacer. Powiedziałam, nie, ja już nie mogę. I pomyślałam sobie, dobrze, a następnym razem to powiem, że obiecałam psu, że pójdę na spacer i jest to dla mnie ważniejsze niż rozmowa z jakimś panem prezesem. Więc Marek, jak często ty tak przesuwasz granice? Kiedy się łapiesz na tym, że wpadasz w te same kolejny? Bo jest taki etap, że już nam się udaje odpuszczać pewne rzeczy, rezygnować, a potem znowu jest powrót. Wydaje mi się, że to jest nieustanna jakaś taka walka, która będzie trwała do końca życia, nie? Że to jest taki z jednej strony, jak wchodzę w te tryby, to wiem dobrze, że planowanie dnia, przynajmniej w jakichś tam takich postawach, bardzo dobrze robi zawsze. I od miesiąca, kiedy zacząłem w końcu robić to, co mi kiedyś służyło, to znowu widzę, że działa, bo zacząłem chodzić rano na treningi, spotykam się z terapeutką, bo przestałem się obrażać na to, że znowu mi coś jest. I są takie, mam takie elementy w ciągu dnia, które mnie jakby trzymają tak do pionu i też jakby dają mi takiego paliwa, bo jak ja sobie zrobię rano trening, to ja przez później 4-5 godzin myślę o sobie dobrze, bo wiem, że zrobiłem coś dla swojego ciała i dla swojej głowy dobrego i też czuję tam tą chemię, która się w głowie powoli uwalnia. Jest w ogóle fajnie i chce mi się coś robić. Nie mam problemu, od dawna już nauczyłem się, że drzemka to jest fantastyczna rzecz i jak mam ochotę, to się po prostu kładę i nie mam wyrzutów sumienia tu absolutnie. Ale no jest coś takiego, że czym dłużej jest dobrze, to później łatwo przestać i to jest tak, to chyba tak jest w ogóle z nawykami. Ja kiedyś przeczytałem taką chyba mądrą książkę i tam było o budowaniu nawyków, czy słuchałem kogoś, to mówił, to już nieważne to jest. I tam to pewnie co wszyscy wiedzą, nie? Że tam nie wiem, koło 3 tygodni, 3 miesiące, czy 30 dni jakoś tak się mówi, jak się powtarza jakąś czynność, to ona się staje już wtedy nawykiem i zaczynamy ją robić automatycznie. No. I tylko, że ta osoba mówiła, szła krok dalej i mówiła, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzisz na te treningi, załóżmy, nie, i chodzisz tam
no, codziennie się na treningi nie chodzi, no, ale jeżeli chodzisz na te treningi, dobra, inaczej, co można robić takiego regularnie, codziennie? Co jest spacer. No dobra, załóżmy, że masz godzinę spaceru dziennie. Jeżeli robisz tą godzinę spaceru dziennie, to ona ci wchodzi w nawyk. Ale jeżeli na przykład przez 2-3 dni nie robisz tego spaceru, bo coś tam się, bo życie się dzieje, nie? Wiadomo. To budujesz w sobie, zaczynasz budować sobie z kolei nawyk niechodzenia na ten spacer. No i to jest to błędne koło, które po prostu jak się przerywa, to wpada się, idziemy w lewo, przestajemy iść w lewo, to idziemy w prawo. I tak, kurczę, to życie musi wyglądać chyba, no. Teraz sprawdzę swoją intuicję. Czy z Romanem Kurkiewiczem ty rozmawiałeś? Razem rozmawialiśmy. Razem. To powiedzcie o tej rozmowie, bo myślę, że ona otworzy oczy znowu setkom czytelników, czyli znowu trochę taka rozmowa o tym, co było pierwsze, jajko czy kura, tutaj depresja i uzależnienie i przyznaję, że to jest taka rozmowa, która siedzi i pracuje cały czas w głowie. I też zaczęło się w sumie od książki. Czasami książka jest jak przebudzenie. Tak, Romek jest w ogóle fajnym gawędziarzem, bo to jest w ogóle mądry facet i ma bogaty język i umie świetnie opowiadać. Jego historia jest dla mnie była jakby istotna, bo ja kiedyś z nim rozmawiałem też w kontekście nałogów. Jakby zaprosiłem go do swojego programu na początku, jak go zacząłem w ogóle kręcić jako alkoholika, nie myślałem o nim w ogóle jako osobie z depresją i dopiero później sobie to wytłumaczyliśmy, on mi o tym opowiedział i u Romana jest ciekawy ten model właśnie dochodzenia do tego po, jest, bo ja nie wiem tam po ilu, po 20 latach czy po 30 latach, kiedy on wiedząc już, że jest uzależniony od alkoholu, bo już był zdiagnozowany i się leczył i nawet przeszedł terapię, już był przez wiele lat był abstynentem, kiedy on w końcu po tym, jak wpadła mu w ręce jakiegoś psychiatry, nie pamiętam tego nazwiska. Już ci mówię, to była książka Nie chcę o tym mówić, jak poradzić sobie z męską depresją, Terence Reill. O, właśnie, Terence'a Reilla, książka, która była o męskiej depresji i którą on przeczytał i dostał po prostu lśnienia, nie? I jakby znalazł w tej książce siebie. To, co mu jest i to, co mu było w zasadzie od zawsze, odkąd pamięta, odkąd był tam nastoletnim ksykiem, który był kompletnie niedopasowany do w ogóle do świata, w którym żyje, można powiedzieć, bo on i wśród rówieśników się nie odnajdywał, bo miał zupełnie inne zapatrywania, inne potrzeby. No, czytał już poważnych pisarzy, mając tam lat 10, nie? Gdzie dzieciaki skaczą w gumę, to on już naprawdę tam klasyków zaczytywał, więc taki był taki mały dorosły z niego. I on był kompletnie niedopasowany i w momencie, kiedy on właśnie odkrył tą swoją depresję, to mu się to wszystko zaczęło przestawiać, jakby cała układanka mu się odwróciła. Te puzzle, które sobie złożył, należało znowu rozsypać i złożyć się od nowa i wyszedł zupełnie inny obraz. I wyszło mu po dziesiątkach lat, że tak naprawdę depresja. On jest od wielu lat chory na depresję, a na tą depresję znalazł to często my ludzie w sytuacjach w ogóle problemowych lubimy gasić pożar benzyną, no więc wziął sobie alkohol, który powoduje tam ulgę i który odcina od emocji, który wygłusza wszystko, spłaszcza. No potem idą za tym inne niestety konsekwencje bardzo przykre. No i tak on do tego doszedł, nie? Co było bardzo ciekawe, jakby że jemu nikt w ogóle też nie postawił tej diagnozy do tej pory, kiedy on przeczytał tą książkę, mimo że się spotykał, był w różnych procesach terapeutycznych, żaden z tych psychoterapeutów nigdy nie skleił, że kurczę, u Romana widzi jakiś taki rys depresyjny w ogóle, nie? Coś takiego, więc warto czytać. No. Jest też taka rozmowa, która uświadamia, jak czasami niewiele trzeba, myślę, że nie trzeba budżetu wielkiego, żeby pewne systemowe rozwiązania wprowadzić również w Polsce. Ja przyznaję, że byłam zachwycona tym, i w jaki sposób w Szwajcarii podchodzi się do depresji poporodowej. Raz, że w końcu mam wrażenie, że coraz głośniej i częściej zaczyna się o tym mówić, a depresja poporodowa w Polsce dla kobiet się, myślę, że wiąże z ogromnym poczuciem winy, bo przecież ta matka to musi dawać radę, kochać od razu, ta więź się niby sama rodzi, ona ma wszystko wiedzieć, nie wiadomo skąd. Ale powiedz, Gosia, jak to wygląda w Szwajcarii? Bo naprawdę, no może jestem naiwna, ale bardzo bym chciała, żeby nawet prywatne placówki powoli, krok po kroku, potem publiczne, wprowadzały tego typu rozwiązanie, bo to jest przynajmniej do zrobienia, przynajmniej w kilku ośrodkach. Tak, nasi bohaterowie z tej rozmowy, Agata i Czarek, mieszkają w Szwajcarii i Agata po narodzinach syna i po kilku miesiącach, kiedy tam zaczęły się problemy zdrowotne z synem, one się nie okazały
bardzo poważne, ale dla młodego rodzica były bardzo stresujące. Agata też miała właśnie... Ona uważała, że problem z zajściem w ciążę, ale ona też przyznała, że była taka bardzo, bardzo skupiona, bardzo się tego bała, że nie zajdzie w ciążę, że miała wcześniej problemy hormonalne i że poród nie wyglądał tak, jak ona chciałaby, żeby wyglądał. No i przestała spać. I potem pomoc poszła dosyć szybko. I nawet zanim trafiła do szpitala, to też miała zmienione leki, więc naprawdę ta pomoc była dosyć szybka, ale kiedy w końcu sama poprosiła, że ona potrzebuje do szpitala, to w Szwajcarii matka idzie do szpitala z dzieckiem. I synek był wtedy mały, i on, synek był wtedy w żłobku, podczas gdy ona miała jakieś zajęcia i terapeutyczne, ale to było dla nas takie niesamowite i takie olśnienie, że naprawdę w tym momencie depresji poporodowej, która owszem, może ona się może też obudzić w różnych momentach, na przykład Joanna Poręba, dopiero jak syn poszedł do przedszkola, jak go wypuściła z domu, to po prostu się rozłożyła i ta depresja może się pojawić od razu, może się pojawić po kilku miesiącach, po roku i tak dalej, to matka idzie do szpitala, może się położyć z dzieckiem na początku, kiedy ta więź jest też tak bardzo ważna dla tego rozwoju dziecka od narodzin do drugiego roku życia, kiedy mu się tam kształtuje cały układ odpornościowy, układ nerwowy i ta więź jest bardzo istotna i takie odseparowanie matki i dziecka no, może być trudne dla obojga i może przynieść też negatywne skutki. I to jest cudowne, że ta matka się może wyspać, bo na przykład na noc jest zabierane dziecko przez pielęgniarkę. Dokładnie. I ona odzyskała ten rytm spania i mogła schodzić z leków pod taką kontrolą lekarzy. Weszła w ten taki już potem naturalny sen, schodziła powoli z leków. Ona też się ich bardzo bała, że się uzależni. I tak, to było takie wow, w Szwajcarii matka może iść do szpitala psychiatrycznego, świeżo upieczona matka, z dzieckiem. A nie dość, że w Polsce jakby ma depresję poporodową, to najpierw usłyszy 100 tysięcy rad, że to są hormony, potem 200, że a przy drugim to dopiero zobaczysz i złote rady. Ja nie mam dziecka, ale wydaje mi się, że... Ale zrobiłam kilka też rozmów o tym i to jest straszne, ta presja, którą sobie sama matka na siebie nakłada i tą, którą słyszy jeszcze z zewnątrz. I taka trochę też samotność, to napięcie. To ja na przykład mam coś takiego, że jeżeli mam deficyt snu, no to rozwala się u mnie wszystko, więc nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy nie śpisz na przykład przez rok. Ja wiem, że ja bym się rozpadła, rozsypała. Więc no nie słyszałam nigdy o takiej historii w Polsce, że jakby matka, wiedząc, że ma tą depresję poporodową, kładzie się do szpitala z dzieckiem. Że jest to możliwe. Marek, zastanawiam się, czy były takie rozmowy, które otworzyły dla ciebie jakieś nowe przestrzenie, bo domyślam się, że w wielu opowieściach swoich gości odnajdywaliście fragmenty swoich doświadczeń, czyli te emocje, te uczucia, które wami targały i targają, ale czy było coś, co było dla ciebie jakimś takim odkryciem, że na przykład nigdy nie myślałeś, że coś może przebiegać w taki, a nie inny sposób? Jakoś mnie zaskoczony to może nie, natomiast... Tak jak myślałem o tej książce, kiedy jeszcze tak zaczynaliśmy nad nią pracować trochę, to patrzyłem na to właśnie, żeby szukać tego związku, tego alkoholu z tą depresją, bo to się często rzeczywiście przeplata. Natomiast taką, to nie jest odkrywcze, bo gdzieś to jakby gruntowało też te moje doświadczenia, które ja mam z innych tam swoich z dziedzin. Że zaczęła się ta historia, w ogóle to wszystko zaczęło się układać w takim kierunku tego, takiej odpowiedzi na pytanie, co nam się w ogóle wydarzyło kiedyś. Bo oczywiście depresja to też jest, już z tych nazw profesjonalnych nie pamiętam, więc oszczędzę. Ona czasem też jest, wynika z biologii mózgu. Tam jest chyba to, u was chyba Maja Herman mówi endogenna i egzogenna. No właśnie nie wiem, tak? Która jest która, mi się to zawsze endo myli, wewnętrzna, egzo zewnętrzna. No więc jest, a to jest, dzisiaj to już jest jakiś tam pierwiastek w ogóle tych przypadków depresji, kiedy ktoś po prostu ma tak skonstruowany mózg, że to ma. A generalnie to jest coś, czego się nabywa w procesie, który się nazywa życie. I te wszystkie w zasadzie, no tak, wszystkie te historie pokazują, że
początek tych problemów, nieważne kiedy one się objawiają, kiedy w ogóle osoby dochodzą do prawdy tak ze sobą, że coś z nimi jest i już zaczynają szukać pomocy, to się zaczyna dziać w dzieciństwie. Najczęściej oczywiście to jest dom rodzinny. I mówię tutaj bez trybu oskarżycielskiego, bo nie o to mi chodzi, bo ja mam doskonale też na własnym przykładzie wiem, dlaczego pewne rzeczy się w moim życiu działy i nie mam pretensji do tego, że one się działy, nie mam żalu, bo też wiem, że nasi rodzice, rodzice naszego mojego pokolenia, oni się wychowywali w jeszcze trudniejszych warunkach niż ja się wychowywałem. Ich rodzicami z kolei były tak naprawdę dzieci wojny, no więc osoby z taką ilością traum nazbieranych, że nie jestem sobie w stanie tego nawet wyobrazić w ogóle. I mogę tylko czuć wdzięczność za to, że żyję, że póki co żyjemy w czasach, kiedy wojny w Polsce nie ma i nie musimy tego przechodzić. Natomiast to wszystko się bierze z tego, że coś nam się stało w tym dzieciństwie albo czegoś nam zabrakło. I to mogą być bardzo różne rzeczy, takie w takim potocznym rozumieniu traumy, to pewnie większość z nas ma na myśli takie zdarzenie, które jest obiektywnie bardzo trudne, na przykład, nie wiem, gwałt, jakaś napaść, coś takiego ewidentnie, co jest, czy właśnie, nie wiem, bycie żołnierzem na wojnie i powrót z PTSD stamtąd. Natomiast kiedyś przeczytałem taką książkę, zresztą Gosia to się przeczytała, gdzieś tak rok przed podjęciem pracy, która jest rozmową z amerykańskim psychiatrą, który jest również neurologiem. I on opisuje traumy zupełnie z innej pozycji. I okazuje się, że dla dziecka traumatycznym doznaniem może być w zasadzie każdy jakiś taki emocjonalne tąpnięcie, które w tym życiu tego dziecka się wydarzy. To może być miłość nieszczęśliwa dla, nie wiem, nastolatków. To może być wytykanie, jakiś rodzaj sekowania przez rówieśników, który tam trwa przez jakiś okres czasu. I to się bierze często z tego, że to są rzeczy, które są zupełnie niezaopiekowane później, bo tutaj dochodzimy do tego kontaktu właśnie, bo to oczywiście nie robią tego nam rodzice, nie? I nie robią tego świadomie, jeżeli czasem coś takiego robią, ale tu pojawia się problem w tych takich relacjach i w tym takim modelu całym rodziny, który jest w Polsce, znaczy w Polsce, nie wiem czy tylko w Polsce, ale w Polsce widoczny, takim z jednej strony patriarchalnym mocno, a z drugiej takim tego traktowaniu tego dziecka jako naszej własności. Tego, że my wiemy lepiej, co jest dla tego dziecka dobre, my mamy jakieś fantazje swoje na temat tego dziecka, kim ono miałoby być, tak naprawdę zaspokajamy jakieś swoje, być może niespełnione tam ambicje albo braki i bardzo ciśniemy to dziecko, żeby chodziło na jedne, drugie, trzecie, piąte zajęcie dodatkowe, zostało lekarzem, prawnikiem, jakby to, że będzie miało jakiś taki nobilitujący zawód, miałoby być dowodem na to, że gwarancją tego, że osiągnie szczęście. No później, nie wiem, miałem dzisiaj lat 44 jeszcze i w ogóle nie wiążę poczucia szczęścia z tym, co ja robię w życiu zawodowo, nie? Jakby fajnie robić rzeczy, które są przyjemne i które mnie interesują i nie chodzić do pracy za karę, tylko po to, żeby się utrzymać i mieć tam na wyżywienie. Natomiast to nie jest jakby... To jest jakiś tam jeden element w ogóle życia i to wcale nie najważniejszy, który może nie mieć w ogóle wpływu na to poczucie szczęścia. Natomiast zmuszamy te nasze dzieci do tego, żeby robiły pewne rzeczy. Czasem jeżeli przychodzą do nas i właśnie mówią i dzielą się tym bólem, bo ta Zosia nam nie powiedziała, że jestem taka i taka, i Marysia się z tego zaczęła śmiać i mówimy, o co ty tam dziecko, co to są za problemy tam. Zapomną, jutro się pogodzicie, będzie wszystko dobrze. Chłopak będzie piąty, ósmy, dziesiąty, jeszcze się zakochasz wiele razy i to nie jest miłość na całe życie. I to jest takie umniejszanie tym dzieciom, co powoduje też to, że jakby te dzieci przestają do nas przychodzić z tym problemem. Ja wiem po sobie, że w moim życiu się działy różne trudne rzeczy, jak byłem gówniarzem. I pamiętam, że ja z niczym trudnym
ja byłem tak nauczony nie mówienia o emocjach swoich, o uczuciach i o problemach w ogóle, że nawet jak mi się działa obiektywnie krzywda, no to ja to zamykałem w sobie i ściskałem w środku i nie mówiłem tego ani rodzicom, nie mówiłem tego też bratu. W sumie tak się nauczyłem nie mówić o tych trudnych rzeczach, że nawet jak miałem bliskich kumpli, to im o tym nie mówiłem, więc byłem tak naprawdę przez duży kawał swojego życia, bo to jest schemat, którego ja się nauczyłem później, jakby nauczyłem się wtedy i go przekopiowałem i bardzo twórczo rozwijałem w swoim dorosłym życiu. Do dzisiaj mi się to zdarza niestety. Ja mam dzisiaj na przykład trudność z mówieniem ludziom, z mówieniem do kogoś o jakichś trudnych rzeczach w stosunku do tej osoby, nie? Jeżeli mam na przykład, mogę się wyrazić, że mnie wkurwiasz czymś mocno, to mam problem, żeby jej to powiedzieć. Powiedzmy sobie teraz. Niekoniecznie, bo to idzie w eter i to wiesz, ja się szybko odpalam, nie? Bo mi to szybko idzie na przykład w agresję, nie? Bo ja po prostu przegaduję tam emocjonalnie, jakby skracam w ogóle, nie chcę pobyć w tych emocjach, które są trudne jakimś tam, w czymś, co mnie tam uwiera w tej relacji naszej. Tylko sobie to na przykład przykryję złością i wtedy się robię agresywny. I to generuje poczucie winy, więc ja już z góry zakładam, że wyjdę na idiotę jakiegoś. Furiata, więc się zamykam z tym sobie, nie? I to jest takie, wiesz, no kurczę, sam siedzę w jakiejś takiej szkatułce i ograniczone mam ruchy przez samego siebie, ale to jest taki skrypt, który ja mam z dzieciństwa, nie? I takich rzeczy jest masa, nie? To ja wam się przyznam... dzieciom, że są niefajni, że nie wiem, Gosia, która też ma jakieś takie swoje doświadczenia, nie? Na przykład to, czy się dziecko chwali, nie? Bo często jest tak, że rodzice potrafią wytykać błędy, a jak mają coś się pochwalić, to już jest problem, nie? No jak ma dziecko budować sobie w poczucie akceptacji do samego siebie, jeżeli od najważniejszych dwóch osób na świecie w ogóle, dla siebie, no słyszy albo przykre rzeczy, albo nic dobrego, nie? Powiem wam szczerze, że kiedy czytałam tą książkę, to w ogóle myślałam z takim dużym jednocześnie współczuciem, z drugiej strony z podziwem, czasami z buntem o wszystkich rodzicach. Moje życie się tak ułożyło akurat, że nie mam dzieci. Pomyślałam, może to dobrze, bo naprawdę chylę czoła, bo jakby tych min i zagrożeń, na które można wejść, jest tak dużo. I o tym opowiada Magdalena Halicka. I to jest taki wywiad, który mnie straszliwie poruszył, kiedy ona mówi o takiej bezdomności emocjonalnej dziecka, kiedy się właśnie unieważnia jego uczucia. Ale takim wywiadem, nigdy w ten sposób o tym nie myślałam. Jedna z waszych bohaterek mówi o doświadczeniu padaczki. I rodzice się z nią zaopiekowali medycznie, czyli wydawało im się pewnie, no mieli dobre intencje, że zrobili wszystko, co mogli, żeby to dziecko jak najlepiej funkcjonowało. A ta dziewczyna po latach nosi w sobie ogromne takie nieutulenie i żal, że nikt jej nie pomógł przepracować emocjonalnie tego, że zawsze jak jechało na przykład na wycieczkę dziecko, to dostawało instrukcję obsługi, że ono jest innym dzieckiem. I pewnie nawet rodzice nie mieli, na pewno nie mieli złych intencji, ale że to wszystko jest po prostu tak trudne do zrobienia. Tak, bo to wszystko jest o niezaopiekowanej emocji, a właśnie a propos traumy, to teraz czytam taką książkę przed snem, mogę sobie, wiesz, tak odpocząć przed snem, poczytać, i czytam taką książkę Głos wnętrza Petera Levina o tym, jak ciało wychodzi z traumy. I oprócz tego, że wszystko się zapisuje w ciele. Kiedyś jak pomyślałam, albo usłyszałam, albo gdzieś zobaczyłam jakieś hasło, że tam trauma w ciele, to miałam sraty taty, nie? Byłam tak w ogóle odcięta od ciała, ale faktem jest, że trauma się zapisuje w ciele, absolutnie. Ale też on pisze o tym, że wydarzenie może się przerodzić w traumę, a potem w PTSD, w sytuacji, kiedy nie ma bezpiecznej drugiej osoby, która się zaopiekuje emocjami. Kiedy taka osoba jest, to istnieje bardzo małe ryzyko, że to będzie trauma, nie? Że zaopiekowanie. I on opisuje taką sytuację, ten autor, że miał wypadek, potrącił go samochód i przywołał jakby z tłumu jedną kobietę, żeby go podtrzymała za rękę do czasu przyjazdu karetki. No i ta pomoc medyczna była. I jemu się nie rozwinęła ta trauma, ani PTSD. I nie miał problemu z tym. I rzeczywiście to, wiesz, to patrzenie w oczy, to trzymanie za rękę, po prostu został zaopiekowany emocjonalnie. I tak, i w sytuacji tej opowieści tej naszej bohaterki, gdzie ona też w ogóle tak miała problem z tym, żeby znaleźć przyczyny, powody tej depresji, no to wszystko jest o tych niezaopiekowanych emocjach, bo ona jest super bardzo dobrego domu, jest bardzo wykształcona i sama przyzna, że w pewnym momencie ona była tak, miała takie poczucie, że jest taka popsuta przez tą padaczkę, że poszła w naukę na maksa. Skończyła prawo, w ogóle no
prymuska. Kariera, kancelaria, cuda na kiju, ale dalej uważa, że jest popsuta i zepsuta i uważa, że jest gorsza i dlatego ma gigantyczne problemy w relacjach z mężczyznami, bo uważa się za tą gorszą i jest uległa i bardzo cierpi. I to powoduje u niej depresję, więc naprawdę tych przyczyn i powodów może być bardzo dużo. Tak jak powiedział Marek, to nie musi być taka bardzo duża trauma, która nam się wydaje tak obiektywnie, że może być coś takiego, że poród może zamienić się w PTSD, że wysoka gorączka na przykład może się zamienić w PTSD. Naprawdę to jest wszystko o tym zaopiekowaniu i tak naprawdę to każdy z naszych bohaterów jakby tam, dlatego my tak z nimi rozmawialiśmy i o domu, w jakim się wychowali, o środowisku, w jakim dorastali i o rzeczach, które im się przydarzyły, jakichś, nie wiem, przyjaźniach, pracach, bo gdzieś to się wszystko rozlewa na którąś dziedzinę życia. Na przykład Marek Plawgo nam mówił, zapytaliśmy go, jak powiedział, że tam jest ze Śląska i ojciec górnik, więc zapytaliśmy, czy było śląskie lanie. I Marek mówi, że było, no ale on wie i jakby, że jemu to jakby pomogło, w sensie, że go ukształtowało, że on miał ten sportowy charakter, taką zawziętość, która mu pomogła osiągnąć te cele. Ale też ta cena była bardzo duża w tym sporcie. Zresztą on miał też gigantyczne trudności w tym, że jak to depresja w sporcie. Tam jest dopiero nie poddawaj się. Maszyny do wygrywania. I weź się w garść. I on mówi, że tak naprawdę to, że on bał się już skończyć tą karierę, a już mu nie szło i narobił długów i tak dalej, bo wiesz, o tym się nie myśli, nie? To było też niesamowite dla nas, że no dobra, facet zdobył jakiś medal, miał ochotę, chyba miał wewnętrzny przymus i potrzebę na jeszcze, ale już był po tylu kontuzjach, że nie był w stanie oszukać tego swojego organizmu i przeciągnął to skończenie kariery przez kilka lat. Nie udawało mu się wygrywać żadnych zawodów, więc popadł też w długi. I to jest taka druga strona. Potem też zmienił pracę, zmienił trochę zawód i zaczął obserwować to wszystko od innej strony. No i ta adrenalina sportowa, która trzymała go w ryzach przez lata, się rozpadła. I takich wydarzeń jest bardzo dużo, myślę. I takich małych traumienek, nie? Których możesz sobie nazbierać przez życie sporo. I one potem wybuchają albo w formie nałogu, albo w formie właśnie uzależnienia. I wiesz, i tutaj nie mówimy tylko o alkoholu, narkotykach, seksoholizmie, zakupoholizmie, tylko dużym problemem naszych czasów jest absolutnie społecznie pozwolenie, a nawet podziw dla pracoholizmu, a to też jest holizm. Tak, tak samo to ja naprawdę myślałam o nas wszystkich jako małych dzieciach, ale też dorosłych ludziach, uczonych przez lata tego zaciskania zębów, za wszelką cenę dam radę, tylko nikt nie myśli, jaka ta cena będzie, jaką zapłacisz. I myślę, że czasami nawet wysłuchanie przynosi ulgę, a w wielu rodzinach, kiedy nawet po latach pewne rzeczy się chce wykrzyczeć, to ten temat jest od razu, rodzi bunt i znowu jest chowanie do środka i brak zgody na to, żeby o tym mówić. Drodzy Państwo, to jest też ten moment, kiedy Państwo mogą zadać pytania Markowi i Małgorzacie. Bardzo proszę, będziemy podawać mikrofon. Agnieszko, mamy mikrofon? Okej. Drugi rząd i pan tutaj. Tak? Pierwsze, chciałbym powiedzieć, że pierwszą drogą jest spojrzenie z tej. Tutaj słucham tej dyskusji, czyli czytam z książki. Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za odwagę w prowadzeniu tego kanału, ponieważ od czasu do czasu je widziałem. Chciałem się dowiedzieć po pierwsze, jaka będzie różnica między tym, co widzimy na YouTubie. To oczywiście sobie mogę wyobrazić, że razem prowadziliście te wywiady i to już daje trochę inną perspektywę, ale oprócz tego, czy są jakieś różnice między tym, co zobaczymy na kanałach YouTube każdego z Was, a tym, co przeczytamy w książce? Czy było w związku z tym, że macie te kanały, łatwiej zdobywać osoby do wywiadów? I wreszcie, Pani Małgorzato, po napisaniu książki, bo Pani powiedziała, że to taki właśnie, chciała się Pani poczuć lepiej, czy rzeczywiście jest lepiej po tym, jak ta książka powstała? Jakie Pani ma w związku z tym emocje, uczucia? To ja zacznę od ostatniego. No, dziwne jest to napisanie książki. Znaczy, spełniłam sobie takie jakieś swoje marzenie, udowodniłam sobie, że mogę napisać książkę i pomyślałam sobie, że
a ja już nic nikomu nie muszę udowadniać. W sensie to taka super ulga, nie? Że ja to potrafię zrobić. Że stwierdziłam, że będę fryzjerką, zostałam fryzjerką. Jakby, że potrafię robić rzeczy i już nic nikomu nie muszę udowadniać i sobie naprawdę już spoko. A to uczucie napisania książki no jest fajne, ale też trudne. I ja się w ogóle zastanawiałam, czy tak myśląc nawet sobie i tak biczując się takim czymś, co ja nazywam YouTube'owymi komentarzami, że czy ja mogę powiedzieć o tym, że jest mi teraz trudno, że jest mi ciężko, że to jest, nie wiem, męczące, obciążające promowanie książki, czy właśnie i biłam się takim hejtem sama siebie, że naprawdę już tak ci się w dupie poprzewracało, że teraz będziesz mówiła, że jest ci ciężko, bo książkę napisałaś i trzeba ją wypromować. Ale tak, oprócz tego, że ta książka ma ogromną taką moc misyjną, mam poczucie. Ona jest bardzo ważna też, jak dostaję dużo wiadomości od ludzi, że jest cholernie trudna, ale jest cholernie pomocna, to myślę sobie, że to jest absolutnie super. I tak szczerze powiedziawszy, to taki napływ tak dobrych informacji też jest dla mnie tak nowym zjawiskiem, że muszę to dźwignąć, a to nie jest wcale takie proste. Pojawia się też takie trochę poczucie no, odpowiedzialności, jak się wyrzuci w świat taką dużą rzecz. Na szczęście jakby negatywnych rzeczy wokół tej książki nie ma, prawie nie ma. Ale tak, spełniłam marzenie i teraz już nie wiem, wracam układać puzzle i to tyle. Jeżeli chodzi o nasze, czy nam było łatwiej, czy trudniej szukać gości w związku z tym, że prowadzimy programy, no dużo mieliśmy takich zgłoszeń, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, zarówno ja do farbowania, jak i Marek do Sekielski o nałogach. I ja czasami dostając te wiadomości od osób, pomyślałam sobie, że okej, to jest za duże na program, 45-minutowy, ale to jest tak duża historia dotycząca całego życia, że chcę, żebyśmy spotkali się z tą bohaterką czy bohaterem i po prostu porozmawiali do książki, więc tak, no, tak to wybieraliśmy. A trzeciego pytania nie pamiętam, to było pierwsze, mam nadzieję, Marek, że ty pamiętałeś. Ja powiem tak, w skrócie, łatwiej jest, bo jak się robi takie rzeczy, jakie robimy, to ci ludzie nas znają, więc jak ja dzwoniłem, to nie wiedzieli, z kim rozmawiają, więc to było naprawdę zaproszenie ludzi do wzięcia udziału, jakby do rozmowy, do książki, to był najłatwiejszy proces w ogóle. A pierwsze pytanie wam się pytał o to, co więcej. No te historie są, to jest taka farbowanie życia plus, bo to jest farbowanie życia plus ja. Nie ma pytań, których nie można zadać. No. Więc, bo ja też lubię wchodzić jakby, lubię zrozumieć mojego rozmówcę, więc ja zadaję pytania, które jak widzę, że mnie gdzieś prowadzi do źródła, to ja pytam się o to źródło, żeby się upewnić. I wiem, że mi to wychodzi, bo gdzieś taką mam tą chyba umiejętność obserwacji taką właściwą. Asia Poręba po rozmowie z nami tam po kilku dniach napisała przeszczęśliwa, że ale fajnie, że jej tam nie będę zdradzał, co bo pan nie czytał, bo to jest ciekawe w sumie, do czego doszła dzięki nam i wie, nad czym ma pracować. Była też jedna bardzo też fajna rozmówczyni, która wróciła na terapię, bo jej też temat wyciągnęliśmy, jeden. Ona niestety się wycofała z tej książki. Ale już jest po terapii i nam podziękowała za to, że... Podziękowała tak, nam za to, że tak. Że odkryliśmy jej traumę. Bo to jest publiczna osoba, nie będziemy tam mówić może kto, bo to nieważne. Natomiast, więc jakby to jest ta różnica, nie? Ktoś z państwa chciałby o coś zapytać jeszcze? Że ja wyciągam kij baseballowy i zaczynam po nerkach. Ja chciałem powiedzieć, że pana cykl Sekielski o nałogach jest bardzo wartościowy, dobrze się to ogląda. Chciałem zapytać, jakie są plany na ten cykl dalej? Nie ma żadnego planu. Cykl po prostu będzie sobie trwał. Ja nie mam koncepcji, pomysłu na to, jakby można to zrobić inaczej. Mam jeden diabelski pomysł, ale muszę rozważyć go, czy on będzie dobrze przyjęty też, czy nie wygrządzi szkody. Bo korci mnie, żeby zająć się psychodelikami od strony trochę medycznej, żeby tak edukacyjnie pokazać nowe trendy w psychiatrii w ogóle i w uzależnieniach też. Ale się zastanawiam na tym, bo wiem, że to jest śliski temat
i mogę mieć dobre intencje, a mogę komuś krzywdę tym wyrządzić, też więc się zastanawiam. Ale będzie tak, będzie cykl. No, dopóki ludzie będą pisać mi, że im to pomaga i dopóki ludzie będą to oglądać, to ja to będę pewnie robił przez jakiś czas jeszcze. No. I dziękuję, że pan tak mówi. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja nie mam w sumie pytań. Ja chciałam tylko podziękować Państwu obojgu, bo namiętnie oglądam Państwa kanały i o nałogach, bo też mnie to dotyczy, i o depresji, bo wokół mnie są tacy ludzie i warto wiedzieć o takich rzeczach. No i chciałam tylko powiedzieć, że też ciężko zaopiekować się psychicznie dziećmi, mając je, jak nie było się zaopiekowanym. Także dziękuję i za Państwa kanały, i za tą książkę, bo to jest bardzo potrzebne. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Ktoś jeszcze z Państwa? To ja mam na finał, słuchajcie, jedno pytanie, bo teraz pomyślałam o Wojciechu Krzyżaniaku, który mówi o tym, że bardzo mu pomogła jego siostra. I to jest pytanie właśnie w imieniu wszystkich osób, które albo w rodzinie, albo wśród przyjaciół widzą, że z tą bliską dla nas osobą dzieje się coś bardzo złego. Czego na pewno nie mówić, bo wiem, że nie dacie tutaj złotej recepty, co zrobić, bo każdy człowiek jest inny i tak naiwna nie jestem, że mi powiecie. Ale powiedzcie, co jest w intencji kogoś, kto chce pomóc, niby dobre, a na was działa tak, że jest jeszcze gorzej. Więc tak jak mówiliśmy o uważności w mówieniu o depresji, nawet w tym przyznawaniu się do winy, to takie komunikaty, które wam podcinały skrzydła, zamiast kierować w stronę pomocy. Warto na początek się w ogóle zastanowić dobrze, bo emocje nie są najlepszym doradcą, to wszyscy wiemy, i działanie w emocjach nie zawsze jest skuteczne. Warto sobie zadać pytanie, czego ja bym nie chciała słyszeć w sytuacji, kiedy jest mi źle. Bo to jest tak bardzo łatwo, jak się, tylko tak naprawdę się to nie jest na dwie minuty zastanowienia, tylko takie dogłębne przeanalizowanie ze sobą, co mnie irytuje, gdy ludzie mi mówią różne rzeczy. Jak się to odwróci, to już jest jakby, to już się jest wygranym. To jest tak jak z dzieckiem, nie? Jakby ja sobie biorę z tego, co Magda Hajcka nam powiedziała, która jest psychiatrą, i ona odnosiła się do tej ostatniej rozmowy z tą nastolatką. Ona też, Magda Halicka, też pracuje właśnie z nastolatkami, którzy chorują na depresję. I ona, bo to są nastolatki niepełnoletnie, więc ona poznaje też tych rodziców jakby z automatu, bo takie są też przepisy prawa, że tam ten rodzic się musi pojawić na jakimś etapie. I ona doskonale widzi, jak te rodziny są dysfunkcyjne w takim właśnie, w takiej rozmowie, na takie zwykłe, wydawałoby się, właśnie takie tematy, które później powodują, że tam się coś odkłada w nas, zaczyna zbierać jakieś takie złe rzeczy, nie? Że jakby najlepsze, co można dać dziecku, to sobie myślę, że też to samo można powiedzieć dorosłemu, nie? Żeby dać uważność mu, jakby wysłuchać tego, co go tam boli, nie oceniać go przede wszystkim, nie udzielać rad, przytulić, powiedzieć, że jestem, że jak mnie potrzebujesz, to jestem, zawsze możesz ze mną porozmawiać. I to jest jakby taka podstawa. No. Oczywiście zawsze warto próbować podsuwać, jeżeli ktoś, widzimy, że naprawdę z kimś się źle, podsuwać mu rozwiązania, no, które są... Tutaj nie ma chyba wielkiego kalejdoskopu tych zachowań. No, tutaj trzeba iść, jak się jest chorym, przejść do lekarza, nie? Jakby to jest najwłaściwsze zawsze, więc czy to ma być psychiatra, czy to ma być jakiś psychoterapeuta, to są zawsze te miejsca, w które warto te osoby kierować. Natomiast tego się nie da zrobić na siłę. Czy się ma depresję, czy się jest uzależnionym, to powiedzenie takiej osobie, że idź do terapeuty, albo stawianie warunków, bo ja z tobą nie mogę wytrzymać, to tak nie działa, nie? To trzeba zbudować, jakby pomóc dojść tej osobie, która cierpi, samej ze sobą, jakby do tej wiedzy, że kurczę, to już jest jakby, że ona sama ma tego dosyć i wie, że musi pójść, jakby i chce to zrobić. No. Trzeba być delikatnym, nie? I nie puszczać internetu żadnych Pawlikowskich, nie czytać felietonów Magdaleny Środy na temat psychiatrii i innych kretynów, przepraszam za słowo. Tylko pójść do specjalisty, no tak.
To jest choroba, nie? To są choroby, wszystko jakby to się po prostu, to można leczyć. O. Ja czytałam ostatnio taką książkę, w ogóle jak ja dużo czytam, prawie tyle co ty, Weronika. Toksyczna pozytywność, że chcemy coś pozytywnego powiedzieć tej osobie, ale że to jest toksyczne. I taką toksyczną pozytywnością, taką złotą radą, dobrą radą jest, będzie dobrze. Jakby, że ja wiem dokładnie, z czego to wynika, bo też się na tym złapałam, że to jest tak bardzo automatyczne w nas, że trzeba się ugryźć w język. W każdym deszczu wychodzi słońce. No mniej więcej. No, bardziej tak. Poetyckie. Myślę, że wszystkie afirmacje świata mogą tutaj się pojawić. Będzie dobrze, czas leczy rany. No, naprawdę, po prostu tego nie mówić. Idź pobiegaj. Idź pobiegaj. Słuchać i zapytać, jak ci mogę pomóc? Przykro mi, że tak czujesz, a nie, że będzie dobrze. Jak ci mogę pomóc? Idź do lekarza, czy mam ci jakoś pomóc i czego ode mnie teraz potrzebujesz. I tyle. A nie dawać złote rady. Zapytać po prostu, jak się czujesz i jak ci mogę pomóc. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za waszą wrażliwość i na koniec bym chciała, żebyśmy podziękowali wszystkim, którzy znaleźli się w książce, więc poproszę nawet tak symbolicznie, bo wiem, że dzisiaj z nami nie są, ale być może będą to potem oglądać. To Gosia, poproszę cię, żebyś może zrobić też krótkie wprowadzenie, kto o czym opowiadał, więc tak na zamknięcie. Rozmowa pierwsza. Nie ma się czego wstydzić. Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka. Wystarczy, jak będzie nieźle. Joanna Poręba, trenerka wzmacniania odporności psychicznej, była modelka. Krzyk w głowie. Marek Plawgo, były lekkoatleta, mistrz świata, olimpijczyk. Chcę siebie zobaczyć. Krystyna, pielęgniarka mieszkająca i pracująca w Niemczech. To nie jest książka dla ciebie. Roman Kurkiewicz, pisarz, dziennikarz, redaktor, wykładowca kolegium Civitas. Nigdy nie zjem powideł śliwkowych. Izabela Borkowska, choreografka, nauczycielka metody Pilates. To jest nic. Kamila, prawniczka w prestiżowej międzynarodowej kancelarii. Lepiej ci? Michał, rzecznik prasowy prezydenta jednego z polskich miast. Julia była słaba. Selina Salomon, aktorka, fotomodelka, stylistka fryzur. Cicho, ciepło, ciemno. Patryk Hilewicz, dziennikarz, prowadzi kanał W ogóle Poland na YouTube, autor książek. Gdzieś widziałem swoją śmierć. Wojciech Krzyżaniak, dziennikarz, twórca głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery na YouTube. Bałam się zasnąć. Agata i Cezary Siłuszykowie, małżeństwo mieszkające w Szwajcarii, twórcy bloga Depresja Poporodowa. Do krwi. Agnieszka, uczennica liceum ogólnokształcącego. Wiem, że to boli. Magdalena Halicka, psycholożka dzieci i młodzieży, psychotraumatolożka Centrum Terapii Dialog. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, bo przywracacie wiarę w siłę słów, naprawdę. Czasami mamy tylko i aż słowa i wierzę, że ta książka będzie miała moc pomagania. Małgorzata Serafin i Marek Sykielski. Dziękujemy. Pięknie, dziękuję za spotkanie.